Nazywam się Michał Knura, jestem dziennikarzem lovekraków.pl, a po godzinach prowadzę dla Was rozmowy w ramach podcastu Krew, Pot i Sport. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, kolejny odcinek podcastu Krew, Pot i Sport. Tym razem znów mierzymy wysoko. Trener Piotr Gruszka, Asekoresowia Rzeszów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, no troszkę tu się w poprzednich latach w Rzeszowie nie układało. Pan ma to zmienić, ma być medal, czy ma już pan receptę? Recepta, na pewno widzę, mieszkając tutaj 2 miesiące w Rzeszowie, że ten głód tego zespołu walczącego, tego zespołu, który wygrywa, jest bardzo duży i nie dziwię się, bo Rzeszów widzę, że bardzo kocha siatkówkę i są to dwie drużyny, bo jest żeńska Stefana i jesteśmy my jako męska drużyna, ale myślę, że mamy nie tylko wspólnych kibiców, ale mamy miejsce dla wszystkich kibiców, że nam dopingowali. No na pewno praca jest jedyną receptą na to, żeby coś zmienić. Oczywiście skład został zbudowany, sporo zmian było jak na ten rok na pewno. Ale myślę, że te zmiany też są podyktowane różnymi sytuacjami. Sytuacjami oczywiście moich decyzji, sytuacjami zawodników, którzy już mieli podpisane kontrakty, zawodników, którzy sami chcieli odejść, zawodników, którzy nie chcieli zostać. Więc tych zawsze różnych tematów jest dużo przy budowaniu nowego zespołu. Ale ja wiem, że ten zespół przede wszystkim, teraz mogę powiedzieć, jak pracuje i jaką ma motywację do tego, żeby właśnie sprostać tym oczekiwaniom mimo wszystko, bo też po to przyszliśmy. Myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby nawiązać walkę z tymi najlepszymi w Polsce, bo Borysowia ma wszystko, żeby do tego dążyć, a kibice, jakich mamy na pewno i to, co ja z przeszłości, jak przeciwnik pamiętam, to tylko spróbować to wykorzystać i będziemy bardzo mocni. Czyli zawsze tutaj w tej hali się grało bardzo trudno z Resowią. Grało się bardzo trudno właśnie ze względu na to, że Asseco Resowia zawsze miała dobrych zawodników. I mają zawsze pełną halę, którzy bardzo mocno i bardzo fajnie kibicują swojej drużynie. Oczywiście w momentach, gdy ten zespół przegrywał w ostatnich latach, tak były momenty i można było widzieć po zespole, że jest szansa, żeby ich ugryźć, bo nie wyglądali zawsze jako ci pewni siebie zawodnicy, a jak się zburzy tą pewność, to dużo łatwiej jest kogoś pokonać. Więc nad tym też próbowaliśmy, mi się też gdzieś tam z innym zespołem udało to zrobić. Dlatego ja zawsze uważam, że oprócz tego, że jesteśmy tymi wilkami z Rzeszowa, to musimy mieć zawsze głowę wysoko podniesioną i bardzo mocne oczy. Bo oczy bardzo dużo mówią, jeżeli po oczach będziemy widzieli u samych siebie strach, to przeciwnik to będzie widział jeszcze bardziej. Pan w Rzeszowie jest nowy, ale no, sporo znajomych. Prezes Krzysztof Ignaczak, w kadrze zespołu Marcin Możdżonek, jeszcze Stefan w drużynie żeńskiej, więc aklimatyzacja, o ile możemy o takiej mówić, na pewno przebiegała lepiej. No na pewno to jest... Jesteśmy przede wszystkim w innych rolach, bo i Igła, Krzysiek Ignaczak jest teraz moim prezesem, ja jestem jakby jego pracownikiem, jego trenerem, więc te relacje na pewno ludzkie są takie same, jakie mieliśmy, ale jednak obowiązki, jesteśmy na tyle już doświadczonymi i dorosłymi ludźmi, że zdajemy sobie sprawę, za co odpowiadamy tak naprawdę, bo dla Krzyśka to jest nowa rola, on prowadzi bardzo dużą, bo duży klub, bardzo dużą markę, a dla mnie jako trener tak samo ja pracuję z zawodnikami, którzy coś już wygrali, którzy są mocnymi zawodnikami, ale którzy przede wszystkim mają stworzyć mocną grupę. Ja jedno co zawodnikom zawsze powtarzam i to samo powiedziałem w Rzeszowie, że ja bardzo szanuję zawodników, którzy są mistrzami świata, którzy wygrali mistrzostwa Europy, medale różnych lig czy różnych zawodów na arenie międzynarodowej z reprezentacji, ale dla mnie się liczy to, co zrobimy od teraz do przodu, to, co my zrobimy razem, nie to, co ktoś wygrał, bo to już jest historia. Historia, można ją zapisać na kartkach lub powiesić jako medal na ścianie i na tym się kończy. Bardzo ważne, co my zaczniemy od momentu, gdy się razem spotkaliśmy, dla nas w przypadku do końca maja. Przeszłość może być fundamentem do zbudowania czegoś lepszego. Pan dobierał ten zespół też pod względem charakteru? No charakter myślę, że w dzisiejszym sporcie zawodowym i w dzisiejszych czasach generalnie uważam, że jest bardzo ważnym takim elementem budowania zespołu, bo ja to zawsze nie porównuję mówiąc zawodnikom, bo ja jak grałem to nie miałem, bo w tych czasach jak byłem dzieckiem to nie miałem. Ja wiem o tym, ale ja wszystko musiałem walczyć, takie były czasy. I jakby funkcjonowanie, że teraz dostępność wszystkiego na rynku, wszystkiego, dosłownie telefonu, cokolwiek nie chcemy, to jest. Później jest kwestia, czy na to mamy, czy nie. Więc żeby na to mieć, musimy dobrze grać. Więc jakby tutaj
tu jest ten problem właśnie z tym charakterem czasami, bo ja mam wrażenie, że generalnie młodzi ludzie, a też mam dzieciaki, bardzo szybko rezygnują z czegoś, bo widząc, że mogę mieć to samo lub coś lepszego gdzie indziej, nie walczy o to, co się nie układa. Czyli jakby moment słabości, moment jakiegoś momentu, że coś się nie układa, bardzo często młodzież rezygnuje z tego, mówi, dobrze, no nie udało się, trudno, wcale nie, walczmy o swoje, walczmy o to, żeby to było lepsze. Nie szukajmy innych miejsc, szukajmy lepsze rozwiązania. Pan wiele takich słabości musiał od kariery juniorskiej pokonywać? Jakie były takie największe, że tak powiem, dołki, z którymi musiał się pan zmierzyć? Jak ja byłem dzieciakiem juniorem? Tak, jak i zawodnikiem później. Ja zacząłem bardzo szybko generalnie, więc jakby moje pierwsze 7 lat w mojej przygodzie siatkarskiej, ja nie wiem, czy ja w ogóle miałem świadomość tego, jak to się toczy, bo jakbyśmy sobie przypomnieli, ja zacząłem w wieku 11 lat się bawić. Ja nie miałem czasu, nie miałem telewizora, komputera i telefonów i tak dalej, więc mój czas wolny spędzałem na podwórku, na polu. Ganiając się z opakami, ganiając się po śledach, po trzepakach, po drzewach, grając w piłkę i tak dalej, więc jakby ta ogólny rozwój mojego ciała, mojej koordynacji zbudowałem sobie na podwórku. Później oczywiście ja zacząłem w wieku 11 lat zabawę, bo brat mnie zaprowadził na treningi, musiał mnie pilnować. I później z czasem, jak chodziłem, no to trzeba było postawić jednego, bo brakowało chłopaka, no to mnie postawili, na początku się broniłem przed tą piłką. Ale zacząłem tą piłkę coraz częściej się bawić, odbijać nią w domu, bo kiedyś mieliśmy parę piłek, chodziliśmy do domu. Opiekowaliśmy się piłkami, bo mieliśmy ich mało, więc musieliśmy, żeby mieć ich gotowe na każdy trening. To mi pozwalało się jakby zaprzyjaźnić z piłką. Ale jak popatrzymy od wieku 11 lat do wieku 19 lat, raptem tylko 8 lat, ja byłem na Igrzyskach Olimpijskich w wieku 19 lat, więc ja nie miałem czasu i świadomości o tym, co się dzieje. No po prostu grałem. Później byłem w kadrze juniorów w wieku 13 lat. W wieku 16 lat grałem w Ekstraklasie w szóstce w Bielsku, u Wiktora Kreboka. Byłem na Mistrzostwach Europy już seniorów. Juniorów wygrałem Mistrzostwa Świata juniorów, więc dla mnie to się po prostu toczyło. Mówię, kurczę, no fajnie, no ten to się normalnie rozwija, tak? Tylko, że to nie było normalne rozwijanie. Więc ja nie miałem czasu na to, żeby się zastanawiać. I dla mnie, jak dostałem jedną koszulkę reprezentacyjną, jedną, dosłownie jedną meczową, i orzełka, którego musieliśmy sobie przyszyć sami, więc mama mi przyszywała na pierwszą koszulkę, to było wszystko. Ja nie potrzebowałem nic więcej. Bo miałem coś, o czym człowiek gdzieś tam na pewno marzył, żeby być tym wyróżniającym się człowiekiem, żeby rozwijać to co się lubi. I myślę, że ta świadomość moja, znaczy pomagała mi w świadomości mojej wiedzy na ten temat, jak to wygląda, to, że mój tato kiedyś grał w siatkówkę i nigdy do tego poziomu nie doszedł, i mój brat, który grał na siatkówkę również, doszedł maksymalnie do poziomu drugiej czy pierwszej ligi. Więc jakbym mówił, kurczę, no ja w wieku 19 lat, po 8 latach treningu jadę na Igrzyska Olimpijskie Seniorów, to chyba o czymś to świadczy, że coś się dobrze układa, jeżeli chodzi o ten sport młodzieżowy właśnie. No mówię, no nie ma co porównywać mojego dzieciństwa też, jakbyśmy wracali do rzeczy, żeby kupić buty w ogóle, no to stałem z mamą dwie noce, żeby kupić buty, tak, jedne, no ale takie były czasy, więc jakby tego nie neguję, ja byłem szczęśliwym dzieckiem wtedy. Powiedziałem, że rodzice mi dają wszystko, to co mogą, żebym ja był szczęśliwy. A ja nie wiedząc, że takie rzeczy jak dzisiaj istniały, bo nie istniały u nas na pewno, nie, więc nie miałem czasu na tym zastanawiać, czy coś mam lepszego, czy gorszego, tylko czy coś miałem lub nie miałem. Kiedy pan poczuł, że ta siatkówka to będzie to, co będzie przynosiło dochód, utrzymanie, wtedy już w Bielsku, w wieku 16 lat, czy później? Ja myślę, że bardzo ciekawą rzeczą też jest, i to też właśnie też wrócę, jakby nawiążemy do tego, co mówiłem przed chwilą, jest to, że ja w wieku 14 lat, czyli pójście moje do pierwszej klasy liceum, ja miałem propozycję pójścia do Żywca, do drugiej ligi, gdzie oferowano mi w jakimś sensie już jako stypendium, które moi rodzice nie zarabiali nawet w pracy. Lub pójście do Bielska-Białej, do zespołu juniorów, normalnie chodzenie do szkoły, trenowanie i w perspektywie czasu pójście do pierwszego zespołu. I tamtą decyzję oczywiście ja w jakimś sensie chciałem podjąć, ale na pewno podjęli za mnie rodzice. Ja się cieszę, jestem im wdzięczny za to, że wybrali edukację plus normalny rozwój dziecka, a nie od razu pieniądze. Z jednego chociażby względu, że po 3 miesiącach zespół w Żywcu przestał istnieć. Więc to też jest istotne, że ten rozwój młodego człowieka jednak musiał być też bardzo ważny, jeżeli chodzi o szkolnictwo,
bo szkoła jest niezwykle istotna, przynajmniej średnia szkoła to jest obowiązek, myślę, że każdego sportowca. Oczywiście teraz mają wszyscy dużo bardzo większe ambicje, żeby te studia kończyć fajne, bo wiemy, że przygoda ze sportem zawodowym różnie może się skończyć. Więc rozwój był na pewno fajny, ale myślę, że jak dołączyłem do tego pierwszego zespołu już w Bielsku-Białej, Wiktor Chrebok na mnie postawił jako młodego chłopaka i już tam dostawałem jakieś pieniądze na swoje utrzymanie, to na pewno stwierdziłem, że to jest fajny sposób na życie. Bo robię to, co lubię. Dostaję za to jakieś pieniądze. Nie muszę prosić rodziców, wchodzę troszeczkę z obciążenia ich. I może pan też pomóc czasem. I czasem mogę pomóc. No mówię, kurczę, fajnie, no to myślę, że warto to robić, bo nie tylko, że mam frajdę z tego, że robię to, co lubię, znaczy ktoś mi za to płaci. Bo zawodowstwo takie, prawdziwe zawodowstwo, że to już takie, że to się w jakiś sposób praca z tego zrobiła, to myślę, że już troszkę później, gdy te pieniądze były troszeczkę już większe na pewno. Częstochowa i tak dalej. Częstochowa to tam jeszcze były, tam myślę, też jeszcze że... nie? Też oczywiście zarabiałem dobre pieniądze już w Częstochowie, ale ja tam miałem dalej 11 lat. Ja myślę, że mój pierwszy wyjazd do Włoch w 2000 roku, czyli miałem tam już 20 lat chyba, 20, już dokładnie nie pamiętam, no to tam już ewidentnie pojechałem zarabiać pieniądze, ale przede wszystkim się rozwijać w najlepszej lidze świata wtedy. Czy te pieniądze kiedykolwiek troszkę próbowały w głowie zamącić? Czy zawsze się pan trzymał tak sztywno, że one nie przesłaniały najważniejszych rzeczy? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że wartości takie z domu, które wyniosłem, czyli rodzina, dbanie o najbliższych i... Ja jestem generalnie gadżeciarz, lubię gadżety, ale z perspektywy takiej, które pomagają mi jakby lepiej spędzać mój wolny czas, żeby mieć... Ja na przykład lubię fotografię teraz. I te fotografie, te możliwości, aparaty czy obiektywy, odkąd miałem gdzieś tam jakieś możliwości, żeby kupić nawet troszkę taniej i tak dalej, to jak kupowałem, bo wiedziałem, że nawet dla samego siebie zrobić zdjęcie i zobaczyć to zdjęcie dawało mi dużo frajdy. Ale na pewno nie trwoniłem pieniędzy, bo jakieś miałem w danym momencie, bo to nie było nie w moim guście w ogóle, nie potrzebowałem. Lubię oczywiście fajne rzeczy, żeby gdzieś tam ubrać się, tylko z perspektywy czasu, jak ja więcej czasu spędzam w dresie, więc to też nie ma przełożenia, ale nie szastałem pieniędzmi na pewno. Żadne jakieś takie wydawanie bezsensowne nie było w moim tonie. Mówi pan o fotografii, można gdzieś spotkać w lesie, wśród przyrody, jakieś takie zdjęcia, chwila wyciszenia? No ostatnio nawet wrzuciłem na Instagrama zdjęcia jakieś, gdzie byłem właśnie z rodzinką, poszedłem sobie pospacerować właśnie po lesie i wziąłem żonę, dzieciaki, psa i lubię, bo ja bardzo często w ogóle las kojarzy mi się z dzieciństwem, ponieważ mój tata jest zapalonym grzybiarzem, moja mama też kiedyś bardzo mocno, mój wujek i generalnie rodzina, ale tata to jest mistrzem, jeżeli chodzi o grzyby i on nie chodzi po górach, a biega. Więc jakby sam las, sam zapach lasu, sama ta cisza jest świetnym miejscem do tego, żeby fajnie przemyśleć pewne rzeczy, które się dzieją w naszym bardzo szybkim życiu teraz. I tak naprawdę w lesie można być samemu, tak, z naturą i to jest fajne i lubię tam chodzić i spędzać czas, jak nie sam, to z najbliższymi na pewno. Można troszkę swojego wnętrza posłuchać. Lubi pan czasem porozmyślać. Ma pan w zespole Marcina Możdżonka, on podobno największy myśliciel. Tak, on jest myśliwy myśliciel. Myśliwy myśliciel. Nie. Ja to bardziej w sensie natury i normalnego. Nie mam takich hobby, czy nie mam takich możliwości i chęci, jak ma Marcin. Ale mówię, każdy ma różne swoje pasje, różne swoje hobby, jeżeli ma czas i nie przeszkadza mu to w funkcjonowaniu naszej codziennej pracy, głównej pracy, to myślę, że każdy rodzaj jest bardzo ważny, bo wtedy człowiek czuje się lepiej. Ja bardziej relaksuję się w lesie czy w jakimś danym fajnym miejscu niż to, że potrzebuję do czegoś. Bardziej szukam tej ciszy niż to, że nagle coś tam jeszcze chcę robić dodatkowo. Pan chciałby zostać pierwszym Polakiem selekcjonerem męskiej kadry po tylu latach. Na razie nie zwalniamy oczywiście Witala Heinena, ale pan już aplikował o to stanowisko, tak, więc jest to plan. Na pewno jest to plan, bo tak samo jeżeli jak byłem zawodnikiem gdzieś tam z czasem, jeżeli się w coś angażuje, no to chce się być najlepszym w tej dziedzinie. Tak? Jeżeli chciałem być zawodnikiem, to chciałem być najlepszy, chciałem wygrywać z zespołem. A jeszcze miałem pakiet już w ogóle i była przyjemność grać z chłopakami, którzy to samo czuli i udało się coś tam gdzieś w tym życiu wygrać, ale jeżeli teraz jestem trenerem,
bo nie chcę być tylko trenerem, tylko takim trenerem, których jest tysiące, tak, czy setki. Ale dobrych trenerów, bardzo dobrych, najlepszych nie jest tak dużo, więc oczywiście trener zawsze, jak zespół wygrywa, ten trener zawsze jego pozycja wzrasta, ale ta praca trenera polega na tym właśnie, żeby ten zespół wygrał, bo pierwsze jest selekcja, później jest praca z tymi ludźmi. I więc też inna niż w klubie, nie? Bardzo, zupełnie inna i można sobie na inny system trenowania, inny system jakby funkcjonowania w grupie pozwolić, bo tam jest krótki czas i jednak ten czas taki dla siatkarzy, gdzie jest czasem odpoczynku od ligowej siatkówki, ale ten czas, gdzie ci zawodnicy są też bez rodzin i to też jest dosyć istotne, bo nasz kalendarz jest od października czy od sierpnia tam do maja i później maj, ten wrzesień, październik jest tylko reprezentacja, więc to jest szalony czas. Ale na pewno inna, ale gdzieś tam jestem, podchodzę do tego z dużą pokorą, z dużą wiarą, że będę dobrym trenerem i w przyszłości na pewno chciałbym założyć jeszcze raz dres biało-czerwony. Był pan asystentem Ferdinando de Giorgiego. Czemu nie wyszło wtedy z reprezentacją jako kadra z wynikami? Co się działo? Znaczy ja nie czułem tej pracy do końca tej ja poczułem jedną rzecz, że ja lubię robić rzeczy, które się dzieją w zespole tak, jak ja chcę. Jakby z mojej perspektywy jakiś tam współpraca. Ona nie wyglądała jakby między nami zła, ale ja poczułem jakby po tej pracy, nauczyłem się sporo fajnych rzeczy od Fefe na pewno, bo to jest profesjonalista, jeżeli chodzi o stricte sam trening, więc wiele rzeczy się nauczyłem i to na pewno był pozytyw tego, ale ja poczułem, że jednak ja nie potrafię być pod kimś i robić to, co ktoś mi każe do końca. Ja myślę, że tam wyniki nie potwierdzały, ale też nie mieliśmy takiego klimatu. Było za dużo negatywnej energii w zespole, żeby coś mogło się udać. Za dużo niestety i od początku miałem wrażenie, że to zaufanie wszystkich nas w tej jednej grupie, od związku i tych wszystkich nie do końca było na jednej linii jednak. Były takie głosy, że jakby dyscyplina była zbyt duża. Nie wiem, na ile to prawda, że ta dokręcona śruba mogła troszkę spowodować taki kwas. To znaczy, każdy ten ma swoją formę trenowania zespołu, swój styl i swoje zasady. Tak? Fefe faktycznie był człowiekiem, trenerem, który te zasady ma bardzo rygorystyczne i bardzo takie twarde. Mnie się wydaje osobiście, że to, co funkcjonowało u niego w klubie, nie do końca się przeniosło na reprezentację. I to, co wcześniej mówiłem, ta praca w klubie w reprezentacji jest zupełnie inna. Dam przykład jeden taki, który może dać Państwu jakiś obraz, że w klubie czas treningu, okej, bo Fefe bardzo lubiał dużo pracować, ale czas treningu może być dłuższy, krótszy i tak dalej, ale ten czas odpoczynku, czyli pójście na obiad potreningowy, międzytreningowy lub wieczorny, w klubie zawsze jechaliśmy do domu. Zawodnicy jechali do domu. Jechali do swoich dzieci, jechali do swoich rodzin. Mogli jechać, przejść się do lasu, mogli zrobić to, co oni chcą. Czyli jakby żyli swoim życiem. A tak, trenowaliśmy na zgrupowaniach. To był trening, nie mogliśmy za bardzo nigdzie wychodzić. Wszystkie posiłki mieliśmy razem. Więc ten rygor nie treningowy, ale rygor całego dnia zmuszał do tego, że wszyscy byli zmęczeni tym, że cały czas chodzimy swoim towarzystwem, takim, powiedzmy wprost. To jest jedno, ale w takim rytmie wojskowym, kwadratowym, nie? Że wszystko musieliśmy robić razem i wracaliśmy do pokoju po posiłku, kurczę, ten sam kumpel, nie? Idę na trening, ten sam kumpel, jem kolację z nim znowu, bo muszę jeść razem i później wracamy i znowu ten sam kumpel. Idę na mały spacer, on też tam jest, tak? Jakby to mogło być takim problemem, że jednak te relacje nie do końca były zbudowane i to w systemie reprezentacyjnym jednak nie pomogło. To, co Fefe stosował na pewno za Zaksie, to jest moje zdanie osobiste, że to mogło być problemem właśnie tego funkcjonowania grupy mentalnie przede wszystkim. Pan jakim jest trenerem? Na pewno wymagającym, ale też uczącym się i starającym się słuchać chłopaków. Na początku na pewno emocjonalnie do tego podchodziłem te pierwsze lata swojej pracy, bo to jest normalne, jak nawet kiedyś rozmawiałem z Androm Anastazim, to on mówił mi spokojnie, przejdzie czas, przyjdziesz, zobaczysz, mówi, coś ty robił. Mówi, jak sobie przypominam moje pierwsze lata bycia trenerem w klubach, to się za głowę łapie, co ja robiłem, w jaki sposób posadziłem. Więc ja się uczę,
dużo rozmawiam, ale przede wszystkim chcę poznać swoją grupę, jak grupa, jak ludzie, jakimi są ludźmi, bo to jest dla mnie ważne, jak, z kim mogę rozmawiać, jak reagować. I bardzo mi zależy na tym, dla mnie nie istnieje ja, istnieje my tylko w zespole, bo wiem, to jest akurat wiadomo, że z mojej przeszłości wyszło, że ja sam nic nie zrobię. Ja sam nic nie zrobię i każdy zawodnik może być najlepszy na świecie, sam nic nie zrobi. Tylko grupa ludzi dążąca w tym samym kierunku i przede wszystkim szanująca się w pracy, którą wykonują, pozwoli na osiągnięcie czegoś. Czasem kibice piłkarscy mówią, bo w naszej drużynie jest za dużo obcokrajowców, za mało Polaków. W siatkówce ten taki bilans pół na pół, taka dobra mieszanka też powinna obowiązywać, że powinno to być wymieszane? Znaczy my mamy limity, więc u nas nie jest problem i ten limit nie jest może jakiś wygórowany, ale jest. Więc u nas w perspektywie całego 14-osobowego zespołu tak naprawdę na boisku może być tylko 3 obcokrajowców, więc oczywiście możemy mieć, ale ja jestem też za tym, że jeżeli ściągać obcokrajowców, a tym bardziej argumenty, jakie mamy, żeby ściągać dobrych obcokrajowców, to jest to, że jesteśmy mistrzami świata, mamy bardzo dobrą ligę, więc ściągać dla zasady obcokrajowca nie do końca ma sens, ale dobrych obcokrajowców jak najbardziej, bo przede wszystkim ci młodzi ludzie uczą się troszkę też od tych najlepszych obcokrajowców podejścia do pracy i podejścia do treningu i formy czasami nawet jak grać. Ja mówię, jak ja grałem też w polskiej lidze, to miałem szczęście chociażby Stefana poznać, bo graliśmy razem z Szewem Chatów i to było dla mnie też bardzo ważne, bo widziałem, jak on się zachowuje w tych meczach. My zdobyliśmy medal nie tylko w polskich ligach, ale zdobyliśmy medal w Lidze Mistrzów również razem, więc taka jakość zawodników, jak przychodzi, podnosząca poziom ligi, podnosząca jakość pojedynczych zespołów, jak najbardziej jestem za, ale nie na zasady, żeby nie mieć wolę dać miejsce młodemu Polakowi, który będzie się rozwijał i będzie stanowił o naszej sile, naszej reprezentacji. Najpiękniejszy moment w karierze zawodniczej? Mistrzostwo Europy 2009, czy może co innego? Powiedzmy o reprezentacyjnym. Ja myślę, że na pewno to był fajny turniej. Wiadomo, że ta nagroda najlepszego zawodnika tego turnieju jest bardzo miła, ale wiem dobrze, że bez tych chłopaków bym tego nie zrobił. Ale ja doceniam ten medal z innego względu. To był medal, który ja naprawdę do paru dni przed imprezą nie wiedziałem, czy tam polecę w ogóle. Bo tamci główni zawodnicy, którzy w tym czasie byli u Daniela Castellaniego, doznali kontuzji. Ja pamiętam, rozmawiałem z trenerem, mówię, słuchaj, na jakiej pozycji byś mnie w ogóle widział? No nie wiem, zobaczę i tak dalej. Albo mnie bierzesz konkret na pozycję, albo nie. Bo wobec grupy by to było nie fair. I później w sytuacji, która się stworzyła, pojechałem jako atakujący i te sukcesy na pewno większe były jako atakujący właśnie w reprezentacji, więc cieszę się, bo na pewno może byliśmy w jakimś sensie zmuszeni do tego, żeby sobie zaufać, bo pojechaliśmy w trudnej sytuacji dla tej reprezentacji, ale to, w jaki sposób stworzyliśmy grupę, było fenomenalne. Oczywiście gdzieś tam nasza gra pozwalała, ale mieliśmy wspaniałą grupę ludzi, którzy i młodych ludzi, którzy wchodzili, bo i Marty Kurek wtedy zaczął gdzieś funkcjonować na tym poziomie bardzo mocno i był Bąku, Plina, Guma. Tam była ekipa bardzo mocna jako grupa i charakter. Poza boiskiem, prawda? Myśmy wiedzieli, że tylko razem. To była jedność, że my jak coś wygramy, to tylko razem. Tam my nie mieliśmy aż tak dużych indywidualności, żeby ktoś powiedział, dobra, to ciągnij nam ten mecz. To w siatkówce jest bardzo trudne, żeby to zrobić. Oczywiście lider zawsze na boisku w danym meczu jest, ale wtedy czuliśmy grupę, więc na pewno to jest bardzo ważny medal. A drugim medalem, który doceniam, każdy medal ma swoją historię, a drugim medalem, który doceniam, są Mistrzostwa Świata na pewno w 2006 roku. Z perspektywy tego, jak graliśmy, z perspektywy tego, że ja grałem, wchodziłem w tych trudnych sytuacjach na tych mistrzostwach, ale z perspektywy też tego, że myśmy trenowali chyba najdłuższe przygotowania reprezentacji, bo myśmy pół roku siedzieli chyba w Spale wtedy, więc tych przygotowań mi już zupełnie dość, bo to było w listopadzie te mistrzostwa, więc bardzo trudne przygotowania, ale jak się weszło na podium, to można było powiedzieć, że warto, bo to zawsze tak jest, że bardzo dużo wyrzeczeń rodzinnych, dzieciaków i w ogóle, ale warto było. A trzeci medal na pewno, który jest istotny, to ten ostatni rok mój reprezentacyjny, tak naprawdę, czyli brązowy medal Ligi Światowej i brązowy medal Mistrzostw Europy. Z tego względu, że po trudnej, bardzo, bardzo trudnej kontuzji, której doznałem z barkiem, wróciłem do reprezentacji i bardzo ta reprezentacja była zawsze dla mnie tym czymś więcej, że nawet po urazie
trenerzy mi dawali szansę, żebym się mógł przygotowywać z grupą i miałem trenera tylko dla siebie. I wróciłem i nadarzyła się w jakimś sensie konieczność, żebym pomógł i byłem. I to było ważne i czasami nawet jako nie zawsze pomagałem sportowo w tym czasie, ale moja wiedza, moje funkcjonowanie w reprezentacji zawsze tak naprawdę pomagała być też ważną częścią tego zespołu mentalnie i ja doceniam, że wróciłem po kontuzji, bo to jest najtrudniejsze dla sportowca. Na koniec troszkę odejdziemy od siatkówki. Tak charakterystyczne... Na ryby nie chodzę. Proszę? Na ryby nie chodzę. Na ryby pan nie chodzę, nie. Charakterystyczna rzecz dla pana to zawsze ta chrypa. Ona jest związana, że pan tak emocjonalnie przeżywa, krzyczy, czy to jakieś... Ja generalnie... Bo kibice tak kojarzą zawsze. Generalnie chrypa, nie, ona nie jest zawsze. Ja generalnie mam tam swoje problemy tutaj z moim pięknym nosem, ale ja teraz wróciliśmy z turnieju trzydniowego, więc mieliśmy trzy mecze. Chłodno na hali, więc ja generalnie żyję na meczach. Ja jestem aktywny, głośny czasami, więc jakby to moje krzyczenie plus chłód powoduje, że ja chrypkę bardzo szybko łapię. To tak się cieszę, że w ogóle mam głos, bo tym się nie przejmuję, bo były takie momenty, że po prostu nie mówiłem nic. Kiedyś miałem przyjemność gdzieś, znaczy przyjemność, zaproszenie miałem do jednego programu telewizyjnego, gdzie umówiłem się, a wracaliśmy wtedy, właśnie Stefan grał na Majorce, ja grałem w Bełchatowie jeszcze jako zawodnik i wróciłem i wszystko umówione mailowo, że będę, wchodzę do studia i niestety pół głosu nie wydobyłem z siebie, więc to też była moja nauczka, żeby te sprawy wywiadowe pilnować, ale taki jest, ja się cieszę, bo jedno co jest pewne i to co zawsze chłopakom wszystkim powtarzam, to co wiem, jestem aktywny, energiczny, głośny, ale my nie możemy się zmieniać. Ludzie muszą nas postrzegać takimi, jakimi jesteśmy. Ja nie potrafię być sztuczny, nie potrafię być dla kogoś. Albo ktoś akceptuje moją formę prowadzenia zespołu, moją formę pracy, albo nie. Tak samo chłopakom, ja nie chcę, żeby oni się zmieniali. Oni muszą wydobyć z siebie to, co najlepsze, ale nie mają się zmienić dla mnie, czy dla kogoś, bo ktoś by chciał, żebyś ty inaczej wyglądał. Ja staram się pobudzić ich te dobre cechy, które mają, bo każdy człowiek, każdy zawodnik ma w sobie taką mentalność zwycięzcy, tylko czasami trzeba po prostu pobudzić. Piotr Gruszka, trener Asseco Resowi Rzeszów, były reprezentant Polski, rekordzista pod względem występów, był moim i Państwa gościem. Dziękuję panie trenerze. Dziękuję i samych bardzo. Sukcesów życzę. Dzięki.